możemy to nagrać w środku, to już jest zimno. No właśnie, a jak będzie później? Tego dowiemy się dzięki prognozie przygotowanej przez meteorologów z UMCS-u. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Wójcik, zapraszam na prognozę pogody. W nadchodzący weekend Lubelszczyzna znajdzie się pod wpływem niżu śródziemnomorskiego, który już w czwartek zaczął przemieszczać się z północnych Włoch w kierunku Europy Południowo-Wschodniej. W sobotę region czekają jednostajne opady deszczu, choć ich intensywność nie będzie tak duża jak w południowo-zachodniej Polsce. W piątek poranek przyniesie lokalne zamglenia oraz mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. W ciągu dnia przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany z kierunków północno-wschodniego i północnego. Opady nie są prognozowane. Nocą zachmurzenie wzrośnie, zwłaszcza na północy regionu, a minimalna temperatura spadnie do 15-17 stopni Celsjusza. W sobotę rano zachmurzenie będzie umiarkowane, a z południowego wschodu wkroczy ciepły front związany z niżem śródziemnomorskim. Przyniesie on deszcz, miejscami o umiarkowanym natężeniu, szczególnie na południu Lubelszczyzny, gdzie suma opadów może przekroczyć 20 litrów na metr kwadratowy. Maksymalna temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni, a wiatr będzie umiarkowany i porywisty z północnego wschodu. Opady będą zanikać nocą. Nocą w niedzielę temperatura spadnie do około 10 stopni. W ciągu dnia przewidywane jest duże zachmurzenie z możliwością przelotnych, niewielkich opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 20 stopni, a wiatr będzie słaby, wiejący z kierunku wschodniego. To będzie typowo jesienny weekend na Lubelszczyźnie, z opadami i chłodniejszą aurą, szczególnie w sobotę. Pogoda ta zdecydowanie sprzyja grzybiarzom, ale uważajcie, co zbieracie. Dzisiaj piątek 13. Do zobaczenia!